Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Dzisiaj sięgniemy sobie do klasycznego belgijskiego stylu, który ostatnio na moim kanale gościł za sprawą leżakowanego dubla Korsendonka. I właśnie dzisiaj belgijski dubel, Belgian dubel, a konkretnie Pogoda Ducha z Browaru za miastem, czyli kolejna tutaj inicjatywa wielkopolska, dokładnie podpoznańska, browar, który wywodzi się spod poznańskiego Wysogotowa. Samo piwo uważone również w granicach Wielkopolski, ponieważ w browarze Zodiak w Kłodawie. Browar za miastem, Pogoda Ducha, belgijski dubel. Co na temat tego piwa możemy przeczytać? Ekstrakt 16%, alkohol 7%, goryczka 21 IBU. Składniki: słody jęczmienne, w tym karamunich i biskuit, cukier kandyzowany, chmiele, marynka i saaz, drożdże fermentis BE256. Tak to się przedstawia piwo, niefiltrowane i pasteryzowane. Data przydatności 31 lipca 2018 roku. Piwo kosztowało 8 zł 70 groszy. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Mamy wiewiórkę na tej etykiecie z jakichś względów. Na kontrze mamy niezbędne również informacje na temat tego piwa. Generalnie wszystko, co tutaj najistotniejsze, zostało napisane. Mamy również ładny całkiem firmowy kapsel browaru za miastem. Okej, pozostaje przekonać się, co tam się znalazło w butelce. Otwieramy piwo. Piwo mamy otwarte, szczodrze nalane pod sam kapsel swoją drogą. Kapselek naprawdę ładny, fajny, kolekcjonerski, spoko. No, pod sam kapsel nalali. Hojnie. Co w aromacie z butelki? Słodowość, karmelowość. Takie nuty właśnie karmelowe, może delikatnie, delikatnie gdzieś tam opiekane. No, ale karmel tutaj przede wszystkim w dość dużej ilości. Troszeczkę estrów. Mamy adekwatne do stylu i tradycji szkło, czyli gobleta. Ostatnio także stosowanego podczas Belgian Night i Korsendonka. W sumie trzecie piwo dopiero piję w tym szkle. Przelewamy. I za moment będziemy wiedzieć więcej. Piana, tak jak widzicie, w zasadzie tutaj się nie buduje. No, goblet oczywiście też nie sprzyja pianie, o tym już wspominałem i to jest fakt. Barwa bardzo przyjemna, miedziana. Piwo wyraźnie zmętnione, wyraźnie opalizujące. Fajna barwa, taka właśnie miedziana, ciemnobursztynowa. Całkiem stylowe, aczkolwiek troszeczkę tutaj się obawiam tych 16% ekstraktu, bo to jest tak naprawdę tylko trochę powyżej minimum dla stylu. Wolałbym, szczerze mówiąc, żeby te 7% alkoholu w tym piwie było wyciągnięte z wyższego ekstraktu. Myślę, że to by pozytywnie wpłynęło tutaj na doznania w tym piwie, ale nie uprzedzajmy faktów. Zobaczymy, jak będzie. Sprawdzamy aromat ze szkła. Są takie fajne dublowe nuty, właśnie takie kojarzące się z cukrem kandyzowanym albo właśnie z takim przypalanym trochę cukrem, nuty karmelowe. Całkiem przyjemne estry, kojarzące się z suszonymi owocami, z czerwonymi owocami, z rodzynkami.
Ogólnie naprawdę pachnie całkiem przyjemnie, całkiem dublowo. Aromat jest czysty, żadnych tutaj niepożądanych naleciałości nie wyczuwam w tym momencie. Karmelowość, estrowość, może jakieś minimalne nuty przyprawowe, aczkolwiek one tutaj w dublu aż tak znaczącej roli nie odgrywają, ale daje się je lekko wyczuć. Jest taki właśnie słodowo-owocowo-belgijski, trochę kwiatowy ten aromat. No, są takie nutki kwiatowe trochę. Ogólnie przyjemnie, zatem próbujemy. Browar za miastem, pogoda ducha, belgijski dubel, wasze zdrowie. Smaku średnio pełne. Może troszeczkę mi tutaj tej większej pełni brakuje. To, co mi się nasunęło od razu, jak tylko wziąłem pierwszy łyk, wysokie nagazowanie. Powiedziałbym nawet, że bardzo wysokie. To jest takie nagazowanie, które się generalnie kojarzy z belgijskimi piwami, w tym również z dublami refermentowanymi, bo one często potrafią mieć takie bardzo intensywne szampańskie nagazowanie. Tutaj nie mamy piwa refermentowanego, aczkolwiek nagazowanie mamy wysokie. Może taki był cel, takie było założenie, żeby troszeczkę się ten dubel kojarzył właśnie z takimi dublami refermentowanymi. Retronosowo bardzo przyjemne estry, aczkolwiek ja bym powiedział, że to są takie estry troszeczkę bardziej wyspiarskie, dlatego że orzechowe. Retronosowo tutaj się pojawia taka nuta orzecha. My w ogóle na etykiecie mamy wiewiórkę i ta wiewiórka sobie je jakiegoś orzeszka. Tak przynajmniej tutaj można te etykiety interpretować. I może ten orzeszek, który się tutaj retronosowo pojawia, to ma coś wspólnego z tą etykietą. Są też takie posmaczki, takie estry owocowe, trochę rodzynkowe, to co się też pojawiło w aromacie, czyli takie suszone albo podsuszane owoce. Takie nutki tutaj się znajdują. W smaku dość mocno karmelowe. Goryczka niska, w zasadzie tylko takie delikatne muśnięcie, czyli stylowo dubel nie jest piwem, w którym ten charakter chmielowy jakoś powinien być intensywny. Nie jest to w ogóle pożądane. To, czego mi brakuje, o czym już wspomniałem, troszeczkę mi brakuje pełni. Myślę, że tutaj trochę wychodzi ten relatywnie niski ekstrakt. Gdyby on był bliżej 18%, tam 18 stopni przy tej zawartości alkoholu, to sądzę, że ten smak byłby ciekawszy, bogatszy, na pewno byłoby to piwo pełniejsze. Tutaj mi troszeczkę tej pełni brakuje. Mam wrażenie, że nawet w tym odleżakowanym Korsendonku, który miał niższy ekstrakt jeszcze niż to piwo, to tej takiej pełni, tej takiej intensywności było więcej. Tutaj to troszeczkę wypada w odniście. Widzimy, czujemy, że jest to dubel, który idzie w niezłym kierunku i ma potencjał, ale jednak zabrakło trochę ciała, zabrakło czegoś, co by to piwo pociągnęło do przodu. Ale są przyjemne nuty, nawet taka delikatna guma balonowa się pojawia gdzieś tam, czyli ogólnie to ten belgijski charakter gdzieś tutaj się pojawia. Natomiast mówię, brakuje mi w tym piwie nieco ciała. Myślę, że ogólnie piwo pijalne, przyjemne.
chociaż tak jak mówię, dla mnie trochę niepełne. Duży plus za to, że w ogóle nie czuć tych 7%. W ogóle nie czuć alkoholu, bardzo pijalne. Gdzieś ta alkoholowość kompletnie tutaj się rozmyła i absolutnie nie jest alkohol wyczuwalny, ani nie ma żadnych nut alkoholowych w aromacie, ani nie ma nut alkoholowych w smaku, co przy tym no, stosunkowo wątłym ciele, no, takie ryzyko istnieje. Tutaj tego nie ma i za to duży plus. Taki delikatny, dość sesyjny dubel. Bardzo taki, bym powiedział, umiarkowany, zbyt zachowawczy jak dla mnie. Troszkę tutaj jest za mało charakteru, za mało wyrazistości. Ogólnie nie można absolutnie powiedzieć, aby było to złe piwo. To jest dubel, czujemy, że jest to dubel, ale ja bym po prostu wolał, aby ten dubel był nieco bardziej podkręcony, nieco bardziej wyrazisty, właśnie bardziej słodowy, bardziej treściwy. Wtedy to piwo by w moich oczach zdecydowanie zyskało, a tak jest piwem, które idzie w dobrym kierunku, ale jeszcze czegoś mu tam brakuje. Tak czy siak myślę, że kolejny dubel na rynku, fajnie, warto spróbować. Tak czy siak. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, blog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.